Dzień dobry, bardzo serdecznie witam w wywiadzie, w serii wywiadów, które zaplanowałem i oczywiście dziennikarze się o tym zwiedzieli. Jak Państwo widzicie, mam ze sobą tłum paparazzi i fotoreporterów, więc już pewnie jutro w prasie będą informacje, że oto Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny Britwu, rozpoczął serię wywiadów i rozpytuje wszędzie dookoła, co tu się dzieje w polskim biznesie, jakie konsekwencje. Te ostatnie wydarzenia i nie tylko pandemia, ale również to wszystko, co się wydarzyło przez ostatnie lata. Mnóstwo nowej technologii, nowych teorii na temat biznesu, na temat marketingu, nowych pojęć. Jak to wszystko, jak zamieszała w tym wszystkim pandemia, jak to się odbije na przyszłości biznesu, a w konsekwencji gospodarki w Polsce. Jako pierwszego do tych krótkich rozmów zaprosiłem mojego dobrze znanego mi kolegę Romka Jędrkowiaka, którego poznałem wiele lat temu jeszcze, jak pracował w ING. Dzisiaj ma już mnóstwo, no nawet widzę trochę siwych włosów. Co tam u Ciebie, Romanie, biznesowo słychać? Powiedz tam. Dzień dobry. Od 9 lat jestem na swoim. Mam taki butik marketingowy, tak go nazywam, ADHD Warsaw. Robię bardzo różne rzeczy. Myślę, że w połowie jestem już przedsiębiorcą, w połowie jestem marketerem. Robię dużo, myślę, że ciekawych projektów z różnych branż, zwykle dla zarządów i właścicieli. Czasami robię projekty stricte reklamowe. Nie mam już core biznesu praktycznie. Fajnie, bo to właśnie też jest przyczyna, dla której chciałem z Tobą koniecznie rozmawiać, bo Ty masz ogląd przez wiele lat i z bardzo różnych stron. I teraz powiedz mi, bo jak myśmy się spotkali jakieś 20 lat temu, to ja mam wrażenie, że ten świat marketingu, biznesu był tak uporządkowany. Wszyscy wiedzieliśmy, co jest czym, co do czego pasuje, a czy nie masz wrażenia, że to się teraz w tej chwili trochę rozjechało? I co się stanie po pandemii? Jak ty to widzisz? To są dwa pytania. Z tym rozjechaniem może kiedyś było bardziej uporządkowane, ale w ogóle social media, internet trochę nam rozjechał percepcję w różnych kwestiach. Marketing nie jest tak dramatycznie różny i inny, jakby na to wskazywała lektura branżowych social mediów. To jest pierwsza uwaga, czyli to nie jest tak, że wszystko jest inaczej. Parę rzeczy jest inaczej. Na przykład nadal ważne jest, co się mówi do konsumentów. Tak jak zawsze. To się nie zmieni pewnie. Zmieniło, już zmieni. To jest tak fundamentalna i trudność, i fundamentalnie przewaga. Jak pytasz mnie obecną sytuację, no to rzeczywiście jest to sytuacja bez precedensu, ale trudno jest na to pytanie odpowiadać tak na takim ogólnym poziomie, bo ja znam firmy, bańki, w których jest cały czas bardzo dobrze. Sam też nie narzekam, nie czuję żadnego kryzysu, ale są też takie grupy ludzi, grupy firm czy całe branże, gdzie jest po prostu zwyczajnie ciężko. I tutaj odpowiedź na Twoje pytanie jest takie, to zależy, w której bańce jesteś, w którym segmencie rynku jesteś, jak bardzo zwinna, mobilna i taka elastyczna była Twoja struktura pracy. Ja się od dawna przeniosłem w taki model dość lekki, oparty na współpracownikach. I mi ta pandemia jakoś nie zmieniła tutaj sposobu pracy, ale absolutnie na rynku zmiana moim zdaniem będzie duża. To znaczy ona się w kilku obszarach jakby uwydatni. To znaczy to nie jest tylko kryzys. To znaczy ja uważam, że to nie jest taki klasyczny kryzys. Pamiętam kryzys 2008-2009, on też brzmiał bardzo dramatycznie. Wydaje mi się, że tamten był takim kryzysem klasycznym, finansowym, ten będzie znacznie bardziej gospodarczym, ale wydaje mi się, że w niektórych kwestiach też konsumenci trochę zmienią zdanie. I to jest dla marketerów akurat wiadomość istotna, bo w niektórych branżach trzeba będzie zrobić zmianę. Mhm. Ja oczywiście pytam głównie o to, jak ty to postrzegasz, jak to się odbija na twojej działalności biznesowej. Jako doradca, jako człowiek, który konsultuje wielu klientów, masz pewnie rzeczywiście przegląd tego, co się dzieje. Czy rzeczywiście jest dramatycznie? O to pytam przede wszystkim.
są branże, gdzie jest, znaczy, bo to jest takie pytanie o średnią, to jest kryzys gospodarczy, moim zdaniem on się dopiero zaczyna i wydaje się, że gospodarczo wszystkie złe rzeczy są raczej przed nami niż za nami, czyli mam taką pokorę, że jesień, koniec roku, wiosna przyszła może być trudna, ale dopóki nie jest się w takiej branży, która została strukturalnie bardzo, bardzo uderzona, eventy, szkolenia, kina, chyba trochę sport i pewnie jeszcze parę innych, to... Ale nie e-sport. No nie, e-sport oczywiście nie, ale no internet twórczy. Mam to szczęście, że klienci, dla których ostatnio pracowałem, są z tych nowocześniejszych branż i oni wręcz mówią, może byśmy zwiększyli budżet marketingowy, albo może byśmy nie zmniejszali budżetu, albo zróbmy coś więcej. To nie jest jakimś wielkim odkryciem, że e-commerce zyskał na tym bardzo. Wszystkie rzeczy, które są zdalne, które są lekkie, które są nowoczesne, IT oczywiście bardzo szeroko rozumiane, czyli znowu odpowiem, że to trochę zależy, w której części bańki jesteśmy. Najgorzej mają duże firmy, znaczy najgorzej mają te firmy, które albo są źle ułożone, źle w cudzysłowie, albo które mają tak różnych klientów, że bardzo, że 30% z nich jest dotkniętych i oni już wtedy też są dotknięci. Czyli tutaj... Ale wiesz co, chciałem cię o taką rzecz zapytać, bo jak tylko to się wszystko zaczęło, pewnie w drugiej połowie marca, pamiętam, że dzwoniliśmy, rozmawialiśmy przez telefon i ty powiedziałeś, że to jest taki okres, że warto by było poobserwować rynek, kto z tego kryzysu wyjdzie obronną ręką, bo ma niekonwencjonalne podejście do biznesu, bo to jest taka sytuacja, która jednych dołuje, a inni, i to ci odnoszą zazwyczaj sukces, którzy mówią, zaraz, sekundę, to jest okazja, żebym uruchomił swoją kreatywność. I nawet pamiętam, powiedziałeś wtedy, że w briefie powinniśmy ogłosić konkurs na marketera, który najlepiej sobie w tych warunkach radzi, ale to nie powinna być firma, która kupuje maseczki, wydaje na dokarmia lekarzy, przepraszam za to wydarzenie, czy wydaje pieniądze na szpitale, tylko to powinien być strateg na te ciężkie czasy. Pamiętasz? Pamiętam i to wynika z takiej tezy, w którą bardzo wierzę, to znaczy, że to jest taki moment, taki momentum, które przetasuje trochę rynek i ci, którzy to rozumieją i ci, którzy z tego wyjdą, są właśnie takimi marketerami, poza sytuacjami, które są w ogóle trudne. Jak ktoś ma 80% sprzedaży w centrach handlowych, to on może być najmądrzejszym człowiekiem, kwartał nie przestawi. I takich sytuacji jest całkiem dużo. Czy turystyka, która długo się będzie podnosiła sytuację. Ale w dużej części biznesów to nie jest takie czarno-białe i tam trzeba szukać szans. Wydaje mi się, że to jest takie nadużywane słowo zwinność, ale tam, gdzie są takie zwinne, inteligentne struktury, ludzie, którzy są samodzielni, ludzie, którzy czują, że to jest nowa sytuacja, trzeba się troszkę inaczej zachować, dzisiaj mają taki lekki handicap, takie pole do popisu, żeby coś zrobić. Oczywiście w strukturach, gdzie jest niezależne myślenie i niezależna decyzyjność, co też nie jest oczywiste, ale takie biznesy, no znowu użyję słowa zwinne, choć ona jest nadużywane, ale takie elastyczne, które się pozbierają szybko. Ja patrzę na przykład na małe agencje, na małe domy badawcze, na takich konsultantów. No właśnie, czy masz jakiś przykład takiego działania w tym okresie, o którym mógłbyś powiedzieć, o cholera, to był dobry pomysł, szkoda, że ja na to nie wpadłem. Wiesz co, ja zrobiłem dwa projekty teraz w czasie pandemii. Jeden był publiczny i to była kampania Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie dla BNP, która powstała w taki zwinny sposób. Produkcja była w czasie największego zamknięcia. Proces decyzyjny był bardzo krótki i tylko podziękować ekipie marketingu BNP Paribas, że to poszło tak właśnie zwinnie. Ale mi się wydaje, że strukturalnie te firmy, które są elastyczne, małe, mają łatwiej. To znaczy firma, która zatrudnia 100 osób i właśnie wysłała do pracy zdalnej,
ma zwyczajnie trudniej, a firmy, które są złożone z małych zespołów, współpracowników, czasami freelancerów, mają prościej, bo zawsze tak działały. W ogóle dzisiaj są takie czasy, że każdy projekt świata można zrobić małymi firmami. No właśnie, właśnie. Ramer, na ile to doświadczenie zmieni działania firm i dużych, i małych? Czy ono czegoś nas uczy? Ja nie mam takiej pewności, że świat się jakoś bardzo zmieni, ale wystarczy, by zmieniło się parę osób, parę firm i to już będzie coś. Ja bym powiedział, to jest raczej szansa na zmianę niż dramatyczna zmiana tutaj ludzkości. Cechy korporacyjne prawdopodobnie zostaną takie same. Tutaj nie będzie aż takich różnic. Ja tylko czuję, że jako marketer CMO jest takie fajne momentum, poza branżami, które są naprawdę w trudnej sytuacji, nie ze swojej winy, ale jest to takie momentum na robienie rzeczy ciekawych, nowych, gdzie można odskoczyć trochę konkurencji. No w takich sytuacjach jest ten moment, żeby się coś zrobić inaczej, szybciej, albo czegoś nie zrobić, zmniejszyć budżet, ale zrobić coś innego. Tu jest tych sytuacji rzeczywiście bardzo wiele zależy od sytuacji, ale to jest dobry momentum na zmianę, tak. No i właśnie, i z tym zostańmy w takim razie, szukajmy takich elementów, które są paradoksalnie plusem dodatnim tej całej sytuacji, chociażby to, że rozmawiamy w takiej formie, w jakiej rozmawiamy, pewnie zazwyczaj byśmy się do tej rozmowy przygotowywali kilka dni, a tak proszę, wczoraj wieczorem do Ciebie zadzwoniłem, a nawet chyba napisałem na LinkedInie, czy zgodziłbyś się na rozmowę. Dzisiaj już właśnie skończyliśmy tę rozmowę, więc bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję też fotoreporterom. My jesteśmy w takim fajnym wnętrzu, gdzie mamy swoją siedzibę. To się nazywa Cowork Solutions Rent. Dziękuję Solutions za pomoc w realizacji tego wywiadu. Romku, wszystkiego dobrego. Trzymaj się, cześć. Dobrego. Cześć.